Witam Was bardzo serdecznie, proszę Pani Genera, do widza, to jest kolejny odcinek symulatora i Spain 11. Dzisiaj kontynuujemy naszą trasę, którą zakończyliśmy w ostatnim poradniku. Jak ktoś nie widział, może sobie wejść i zobaczyć, jak wyglądał nasz rozruch. Lecimy sobie z Lirv w Rzymie do NDDF w Frankfurcie. APU set off. I zaczynamy kołowanie naszego pięknego Airbusa A320. Park brake off. Flight control check. Full up. Check. Full down. Check. Neutral. Check. Full left. Check. Full right. Check. Neutral. Check. Press pedals disconnect push button. Check. Pedal full left. Check. Pedal full right. Check. Neutral. Check. Press pedals disconnect push button. Check. Checklist completed. Dobrze, więc checklista została przez nas wykonana. Dobra, tutaj nastąpiło małe cięcie, no niestety coś się z mikrofonem zrobiło, ale już naprawiłem. Mówiłem, że musiałem go tylko przestawić. No ale cóż. Dobrze, więc czołujemy dalej. I zróbmy tak. Klapy jedynki. Spoilers arm. Spoilers arm. To musimy dać na Maxa. Max off. Before takeoff checklist. Flight controls checked. Flight instruments checked. Briefing confirmed. Flap settings config. Flaps 1, V1, 1, 5, 2. V rotate 1, 5, 3. V2, 1, 5, 4. Flex temperature 6, 4. ATC set. Ecam memo no blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Też możecie się pytać, czemu ja ciągle latam tym Airbusem? No bo chcę się dobrze nauczyć innego samolotu, a nie latać nie wiem ile maś tam na raz, bo to też jest raczej bez sensu według mnie. A te 10 samolotami ani żadnym nie umieli robić tego dobrze. Dobra, więc no to zajmujemy pas. Cabin crew advised. Engine mode selector. Set normal as wear required. Packs set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. No co, gotowi.
power set, manifold 64. Positive climb, gear up. Speed check. Lap zero. Laps zero. Cały czas ja lecę tym samolotem, więc to nie jest żaden autopilot póki co. Autopilot ma. Throttle climb. Person. Disarm. After takeoff. After takeoff checklist. Landing gear up. Flaps retracted. Packs on. Checklist down to the line. Complete. If you're ready to continue below the line, click it again. Standard barrow cross check. Passing flight level 047. Jakby się ktoś pytał, gram na realnej pogodzie aktualnej. Dlatego to tam 11 węzłów to przecież. Ja tu mówię, że tyle jest, to w rzeczywistości też tyle jest. No, bardzo blisko morza startowaliśmy, więc to my nie wiem już co to było. Mir, to podobnie. Ja mówię, że mówiłem, że to, że... Wszystko działa ładnie, pięknie. I ma sobie tutaj. No i w sumie start można uznać za jeden z udanych, no. No i taki spokojny start, bo to nic się nie wydarzyło, wszystko było normalne. Nabieramy prędkości, też widzę. Jest dobrze. Taki przelot nad morzem, tak trochę zrobiliśmy. Za chwilę i tak będziemy lecieć nad lądem i tak, więc...
zmniejszy nawet trochę to nasze zniżanie. Znaczy zniżenie wznoszenia. Już mówię. Za dużo na tym poradniku gadałem i tyle już. No i ładnie sobie wlatujemy nad ląd. Tu jakiś cykl jest. I co się stało, że ja na tym Sofii w ogóle nie mam dalszego połączenia? Sofii w Sofem, co tu się wydarzyło? No już połączenie pomiędzy tymi dwoma punktami było. No dobrze. No już jest to najważniejsze. Automatyczne wznoszenie. Pewno trochę to pasażerowie odczuli. Teraz mi się wydarzyła sytuacja, że mi na OBS-ie wyskoczyło przeciążenie procesora do enkodowania na tym komputerze. Więc mam nadzieję, że żadnej tam, nie wiem, jakiejś ścinki dziwnej nie było. Lecimy. 19, widzę, przejdźmy sobie na ręczne noszenie 19. Prędkość sobie stawimy w machach własnoręcznie. 78, trochę na razie za szybko coś widzę. Mniejszy stan. Na 1500 to nie wiecie, trzeba to ładnie zrobić, ładnie, gładko. No i pasażerowie nie odczuwali tu jakichś zmian, nie wiem, nagłej wysokości i tak dalej. W miarę tego, jak się wnosimy, należy też zwiększyć naszą prędkość w machach. Już sobie ustawimy prędkość docelową 81. Mamy zamiar mieć. Trochę nam wiatr od boku wieje, z tego co widzę. Potem macie prędkość tą chyba względem powietrza. Także macie względem ziemi, nie względem powietrza. Co ona? Względem powietrza macie tu napisane 460. Widzicie pomału, ta strzałka niebieska opada ponad tą czerwoną linię
overspeeda, czyli nadmiernej prędkości, która jest, wynosi 350 węzłów. No i zrówna się z tym wskaźnikiem, to będzie oznaczało, że poruszałeś się z prędkością tych 82 machów. Jakbyście się pytali, co ja w tej zdrowie przełączę, to tutaj na znoszenie po prostu automatyczne już wtedy. Bo już osiągniemy prędkość daną, taką jaką mamy osiągnąć. Teraz już samolot tutaj sam dostosowuje znoszenie co do osiągniętej prędkości. Dobrze, więc ja na czas lotu tak jak zawsze mikrofon sobie ściszę. Obserwuję razem z wami ten piękny ląd, ewentualnie skoryguję jakiś kierunek albo coś, właśnie a teraz jakieś turbulencje się zaczęły, więc ja tu cały czas siedzę i lecę jako kapitan tego statku. Ja po prostu nie będę się odzywał przez jakiś czas, wynajmniej do końca tego odcinka.
Także więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się należę nam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!